i drużynie. Były gracze Ibaru, ale był też w przeszłości piłkarzem Dinamo Bukareszt. Był zawodnikiem Manchesteru City, choć wiemy, że tam raczej właśnie był niż grał. Również w drugoligowym belgijskim Mouscron. Teraz kolejna strata, tym razem pomylił się Aleix Garcia właśnie. Barcelona, Busquets na 30 metrze, Lewandowski. Lewandowski czeka na wsparcie partnerów. Ansu Fati z lewej strony, do tyłu, do Gabiego. Raz jeszcze Ansu Fati, Balde. Kessie. Sporo miejsca ma teraz Balde na dośrodkowanie. Tak też czyni. Jeszcze zamknie tę akcję Koundé, ale zupełnie nieudany strzał francuskiego zawodnika. Chociaż bije brawa za tę akcję Xavi Hernandez. No w końcu Barcelona też zaczęła oddawać strzały. Mimo że to było niecelne uderzenie, jednak ta akcja wyglądała całkiem nieźle. Wysyła jednak teraz swoich partnerów z pola. Paulo Gazzaniga, bo ci wyszli jak najwyżej. Dogranie na Castellanosa, przejęte jednak przez Busquetsa. Araujo, Koundé. Pressing teraz w kierunku Ter Stegena. Ten spokojnie do Erika Garcia. Aleix Garcia ściga tutaj Erika Garcia. No i Aleix próbował prostopadle zagrać. Całkiem nieźle tę piłkę, ale uwaga, bo teraz szansa na wyjście jeden na jednego Rafini, ależ przytomne teraz przecięcie tej piłki przez Gazzanigę. Który klatką piersiową sobie sparował tę futbolówkę. Jeszcze Busquets miał jakieś pretensje do Mateu Laoza, czy tam aby przypadkiem nie było zagrania ręką Argentyńczyka, ale od razu ukrócił wszelkie dyskusje Laos, pokazując, że to była klatka piersiowa, może bliżej ramienia, no ale nie ma mowy tutaj o przewinieniu. Koundé. Rafinha do Koundé, ten ładnie odwrócił się z piłką, szuka możliwości zagrania, czai się z prawej strony Kessie, ale teraz ta piłka do wychodzącego Koundé zupełnie nieudana. Toni Villa, akcja Girony, Villa do środka niecelnie, ale udaje się Gironie utrzymać przy piłce. Cygankow próbował nawinąć sobie tutaj Erika Garcia. Jeszcze Cygankow wyłuskał tę piłkę spod nóg Gaviego. Aleix Garcia, Cygankow jeszcze utrzyma się przy piłce. I raz jeszcze Aleix Garcia. Teraz dobry moment Girony. Oriol Romeu. David Lopez na lewą stronę. Javier Hernandez. Raz jeszcze Aleix Garcia. Tym razem jednak złe to zagranie. Przejęcie Gaviego, ale Barcelona też błyskawicznie pozbywa się piłki po tym zagraniu Balde. Bueno. Aleix Garcia. Włączył się ten atak pozycyjny Ivan Martin. Oriol Romeu. Poszukał Castellanosa, ten mimo interwencji Araujo. Odegrał do Villa zbiega do środka. Villa pozostawił tę piłkę Toni Villa wysoko grającemu Arnau Martinezowi. I Oriol Romeu na prawej stronie Ivan Martin i blisko linii bocznej teraz także Aleix Garcia. Barcelona teraz wychodzi jak najwyżej się da, aby troszkę rozproszyć ten atak pozycyjny Girony, która też radzi sobie z wyjściem spod pressingu. I teraz prostopadłe zagranie. Uwaga, szansa dla Girony! I mamy bramkę! Nie! Co tutaj zrobił Castellanos?
Nie było spalonego! Łapie się za głowę Mitchell! To jest nieprawdopodobne! Miał przed sobą bramkę, wbiegał jeszcze na domiar tego wszystkiego Tony Villa. Byłoby tu też sprawdzane, czy nie było pozycji spalonej. Z prawej strony czekał, wściekły wręcz. Wiktor Cygankow, zdaje się. Jak w tej sytuacji nie trafił Argentyńczyk? To się nie mieści w głowie. Złapał się za głowę za Michel. Jak tak dalej pójdzie, to za moment pewnie Christian Stuani wejdzie na boisko, bo po prostu pomimo tej szybkości Castellanos powinien takie sytuacje wykorzystywać. Czy teraz nie zemści się to na zespole Girony? Lewandowski wzdłuż pola bramkowego podawał do Ansu Fatiego, ale zdaje się, że jest sygnalizacja spalonego. No w końcu nam się rozkręca to spotkanie. I na spalonym był Ansu Fati po tym podaniu Roberta Lewandowskiego. Skutecznie interweniował Arnau Martinez. Oriol Romeu. Ale błędy popełnia teraz zespół Girony. Rafinha. Wcześniej sygnalizacja arbitra. Pretensje Busquetsa, Garcia, także Gaviego. Co tam się wydarzyło? Czyżby był faul? A tak czy inaczej, kontynuujemy grę przy piłce Girona. Girona, która mogła przed momentem objąć prowadzenie w tym meczu, gdyby Tati Castellanos zaprezentował się skuteczniej. A tak znalazł się w dogodnej sytuacji, której po prostu nie wykorzystał. Nie ma dzisiaj w zespole Girony m.in. Reiniera, który jest wypożyczony z Realu i ma jednak spotkanie, można powiedzieć, z głowy z uwagi na czerwoną kartkę, którą ostatnio otrzymał, będąc w zasadzie rezerwowym. A przed momentem szansa Gaviego. Ale ten strzał zupełnie nie wyszedł młodemu zawodnikowi Barcelony. Jest jednak rzut rożny. Rafinha. Dośrodkowanie w pole karne. Doszedł do tej sytuacji Robert Lewandowski, ale znowu grymas bólu na twarzy przez moment zagościł u Roberta Lewandowskiego. No i długo nie trzeba było czekać. Za moment Christian Stuani wejdzie na murawę, ale to nie jedyny piłkarz, który zamelduje się na placu gry. ...78425 osób odnotowanych dzisiaj na Spotify Camp Nou. Teraz wślizg Arnau. Christian Stuani i Jan Couto. To zawodnicy, którzy wejdą na plac gry, chociaż jest jakiś problem z tablicą świetlną, zdaje się. Już wszystko w porządku, a więc Valentin Castellanos, tak jak można było się spodziewać, opuszcza boisko. Miał swoją wyborną wręcz sytuację, ale niesamowicie ją zmarnował Castellanos. Jego miejsce zajmuje Christian Stuani. No podejrzewam, że gdyby Urugwajczyk otrzymał taką piłkę, no to on nie miałby większych problemów, aby umieścić ją w siatce. A Tony Villa jest drugim zawodnikiem, który opuszcza boisko. Jak już wspominałem, Jan Couto, 20-letni
prawy obrońca, tudzież skrzydłowy. Wypożyczony z Manchesteru City, wcześniej grał też w Bradze. W tym sezonie 14 spotkań jak dotychczas, jedna asysta w La Lidze. Teraz Gavi stracił piłkę, chociaż nie może uwierzyć decyzji arbitra, że futbolówka należy się Gironie, a nie jego zespołowi. Godzina gry za nami. Wciąż bez bramek na Spotify Camp Nou. No i dosyć szybko i łatwo pozbyli się futbolówki gracze Michela. Ansu Fati na lewej stronie czeka na piłkę Balde. Do niego futbolówka Alejandro Balde. Prawa strona teraz, a więc przeniesienie ciężaru gry. Busquets ładnie odwrócił się z piłką. Busquets na prawej stronie Rafinha. Niepilnowany Brazylijczyk. Dośrodkowanie w pole karne. Czaił się tam Lewandowski za plecami Bueno. Sporo pracy ma Urugwajczyk, aby tutaj nie dopuszczać do sytuacji, w której Polak otrzyma piłkę w polu karnym, bo wiemy, jak to się może skończyć dla Giron. Kessie. Eric Garcia. Szeroko ustawiony Balde. Czeka też na piłkę Fati, ale na razie to wszystko wygląda dosyć słabo. Kto z ławki może wejść, jeśli chodzi o takiego faktycznego zawodnika pierwszej drużyny, a nie rezerw? To Ferran Torres. Jeśli chodzi o ofensywę, to by było na tyle. No ewentualnie gdzieś tam będący na pograniczu Pablo Torre. Ale uwaga, bo na razie Barcelona mięciutko wrzucał tę piłkę Koundé w pole karne. Jeszcze raz Koundé. Powstrzymywany przez Stuaniego. To Stuani objął opaskę kapitańską. Od Aleixa Garcia. Busquets, ależ miejsca teraz na prawej stronie. Rafinha strzela. To był strzał dosyć ciekawy, ale tam zdołał interweniować głową David Lopez i tym samym mamy kolejny korner dla Blaugrany. 64. minuta meczu. Siódmy rzut rożny dla ekipy gospodarzy. Dośrodkowanie w pole karne wybija David Lopez, a więc dwie skuteczne interwencje głową w przeciągu 30 sekund byłego piłkarza Espanyolu. Sfaulowany Arnau Martinez przez Gaviego. Podobny wiek, Gavi 18 lat, Martinez 19. Mówiłem o potencjalnych wzmocnieniach do zespołu Barcelony. Oczywiście główny cel to pozyskanie napastnika, który mógłby grać za Roberta Lewandowskiego, odciążyć go też trochę. Odszedł Aubameyang, nie ma też Memphisa, który poszedł do Atletico. Też słabsza podstawa innych, którzy próbowani byli na tej pozycji, a więc Ansu Fati i Ferran Torres. No i zaczęło się mówić o następcach. Vitor Roque na przykład. Młodziutki 18-letni Brazylijczyk, chociaż mówi się, że aż 50 milionów euro życzą sobie przedstawiciele Atletico Paranense, którego jest piłkarzem. Mówi się też o powrocie Pierre-Emerica Aubameyanga, że bardzo dobrze wpływał na szatnię, też szatna na niego. Już zna klub. Troszkę tu zobaczył, też strzelił trochę bramek. Szczególnie, że obecnie w Chelsea nie ma czego szukać. Nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów.
i gra w Premier League. Bardzo przykry zjazd w ogóle, jeśli chodzi o tego zawodnika, no bo przecież jeszcze w ubiegłym sezonie grał w Arsenalu. Na jego samym początku. Teraz bardzo prosty błąd. Ivan Martin podaje niecelnie do Oriola Romeu, podczas gdy to była dobra szansa, żeby ruszyć z kontrą. No, ale błędy indywidualne sprawiły, że to Barcelona teraz rusza za takim prawą stroną. Kessie i Koundé. Busquets. Wracając do potencjalnych wzmocnień, no to na pewno Es Abde. Więc Marokańczyk po wypożyczeniu wróci z Osasuny Pampeluny. No i myślę, że może być uwzględniany przez Xaviego w przyszłym sezonie. Do tej pory 5 bramek, 2 asysty w La Liga. No i też często dryblujący piłkarz. No i też mówiło się o Janiku Carrasco dosyć sporo. Będzie miał kartę na ręku, doświadczenie, umiejętność szukania sobie pozycji na skrzydle, driblingi, pojedynki jeden na jednego, także taki profil mógłby się Barcelonie przydać. Ale uwaga, Cygankow dostał piłkę na wolne pole. Cygankow wrzuca tę piłkę w pole karne, ale tutaj trzeba bardziej wypieścić to dogranie do Stuaniego, który no nie był w stanie dojść do tej piłki. 68. minuta tego meczu. Koundé i Rafinha wciąż bez bramek na Spotify Camp Nou. Był taki obrazek pod koniec pierwszej połowy, kiedy mała dziewczynka w słuchawkach takich wygłuszających po prostu zasnęła, a i mniej więcej tak można się czuć podczas tego meczu. No i w końcu zmiana w ekipie Barcelony po Kessiem. Kolejny z zawodników, Ferran Torres, pojawi się na placu gry, zastępując Ansu Fatiego. No totalnie bezbarwny ten występ urodzonego w Gwinei-Bissau zawodnika. Nie jest to ten sam piłkarz, który brylował, który tak fantastycznie spisywał się w zespole Blaugrany przed kontuzją. Uwaga, jest dośrodkowanie Rafini z rzutu rożnego wprost w ręce Paulo Gazzanigi. A i rusza teraz błyskawicznie z kontrą zespół gości. Świetne podanie Jana Couto. To może być dobra szansa. Cygankow wygonił się z piłką, ale to nie Cygankowa, Arnau Martinez. I on właśnie teraz oszukał w łatwy sposób Rafinie. Troszkę chyba ta młodzieńcza fantazja go zawiodła, bo chciał w podobny sposób oszukać także Busquetsa. Ten jednak stanął na wysokości zadania. Lewandowski cofnął się, aby spróbować rozegrać piłkę. Lewandowski był faulowany. Zdaje się, Santiago Bueno był tym, który potraktował go zbyt ostro. Tak jest. O, Eric Garcia gra do Ter Stegena. Teraz długa piłka od Koundé w kierunku Ferrana Torresa. To wygląda, w ogóle wygląda tak, że Ferran Torres jest na środku ataku, na lewej stronie Lewandowski. Dość ciekawa ta kombinacja. Gazzaniga. Daleka piłka teraz na prawą stronę. Stuani minął się z futbolówką. Walczy o nią Jan Couto. Nie może pomylić się teraz Balde, który oddaje piłkę rywalom. Oriol Romeu, fantastycznie. Oriol Romeu na przebój. Oriol Romeu, ale finalnie pokazuje, że ta piłka należy się Barcelonie po tej akcji 31-letniego Oriola Romeu.
No i kolejna zmiana w zespole. Girony, wypożyczony z Atletico Madryt, skrzydłowy, wejdzie na plac gry. Czyżby zastąpił Cygankowa? No i wygląda na to, że tak. Wiktor Cygankow schodzi z boiska. Jego miejsce zajmuje Rodrigo Riquelme, 23-letni gracz wypożyczony z Atletico. W tym sezonie 4 bramki w lidze, też 2 asysty. Piłkarz, który był wypożyczony do Mirandes, w którym naprawdę spisywał się bardzo dobrze, a wcześniej także występował w Burmów. Teraz przewinienie Ferrana Torresa, Mateu Laos podbiega, bo ucierpiał Arnau Martinez i konieczna jest interwencja sztabu medycznego Girony. No to była taka klasyczna walka o piłkę, w której jedno... Instrukcje od Xaviego. Pięć ataków Girony lewą flanką, dwa prawą, no i też sytuacje ze środka pola. Jordi Alba za moment wejdzie na plac gry w ekipie Barcelona, więc przy takim wyniku nie chce dawać szansy młodym zawodnikom z drużyny B. Teraz Jan Couto. Arnau Martinez świetnie to zrobił. Jan Couto ustawił piłkę Aleixowi Garcii. Iwan Martin. Romeu przenosi ciężar gry na lewą stronę. Dobry to był pomysł, widząc, że robi się na prawej flance dosyć gęsto. Uwaga, teraz Riquelme. Riquelme w pole karne! Dotknął piłki nogą interweniujący Araujo. I tylko jak wryty stanął Ter Stegen, obserwując, jak ta piłka toczy się gdzieś w okolicy krótkiego słupka. Na jego szczęście nie wpadła do bramki, choć brakowało naprawdę niewiele, aby padł gol samobójczy Araujo, który przecież również zanotował trafienie samobójcze w tym wygranym nomen omen meczu z Realem 2-1. A teraz rzut rożny dla Girony, dośrodkowanie w pole karne. Wyszedł powietrze Stuani, oczywiście było to raczej jasne, że na niego będzie grana ta piłka. Bardzo dobry w powietrzu Stuani, a teraz rzut z autu ma Girona, Couto. Jeszcze Jan Couto, Gavi wybija piłkę dosyć daleko. Dopatrzył się przewinienia, teraz Mateu Laos, jeszcze dyskutuje z nim Eric Garcia. A Javier Hernandez był tym, który przytrzymywał Roberta Lewandowskiego. I to z tego tytułu rzut wolny jest przyznany ekipie Xaviego. A Jordi Alba pojawia się na boisku za Rafinie, co ciekawe. To jest dość ciekawa wiadomość. Jak to wszystko będzie wyglądało? Jordi Alba na skrzydle. Niżej gra w takim razie Balde. No,
Ciekawy pomysł Xaviego. Balde do tyłu. Eric Garcia. Rozkłada ręce Jordi Alba, bo to do niego miała być ta piłka, ale były gracz Manchesteru City. Teraz pomylił się znacznie z tym podaniem. Kwadrans do końca tego meczu. Na Spotify Camp Nou. Jak nie było bramek, tak nie ma. Co oczywiście smuci i nie jest zbyt dobrą informacją dla wszystkich śledzących ten mecz, także sympatyków Barcelony, którzy chcieli po tym spotkaniu mieć 15 punktów przewagi. Arnau Martinez przewrócony, Jordi Alba jednak kontynuuje grę. Lewandowski. Lewandowski i mamy zagranie ręką Polaka. No, jak nie idzie, to nie idzie. Nie ma wątpliwości. Mateusz Laos. A i ruszamy z szybkim atakiem teraz w wykonaniu Girony. Ale wracamy w stronę bramki.